Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. O Jezu, jak mi po uszach. Dobra, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z powrotem. To druga część z tego właśnie. Zagrajmy w Mass Effect 2. Kontynuujemy misję ostatnią. Jak widzimy, tutaj już wyruszyliśmy dalej. Moja ekipa to Grunt. Taki Jack. To chciałem się skupić, bo mogą być niezłe problemy. Dobra, zabici są. Z której strony przylatują? Stąd, dobra. Zwiastun? Nie, nie ma zwiastuna. Nie po nogach, nie po... Dobra, nie żyje. Z której strony znowu? Tą razem stąd, dobra, podchodzimy bliżej troszeczkę. Jest i zwiastun, szybko trzeba go powstrzymać, póki jest w powietrzu. Dobra, pokonany. Dobra. Okej, okay, cel powstrzymany. Widzę, że leci kolejny. Jest, 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 jest. Tamten cel pokonany, tam widzę tarcze są. Zajmiemy się nim szybko. Dobra, zwiastun pokonany. Widzę, że z drugiej strony podchodzą. Te tarcze są dosyć problematyczne, podejdę bliżej. Kolejny zwiastun, niedobrze. Dobra, pokonany. O, i teraz widzę, że jakaś potężniejsza ekipa. Wracaj z powrotem. Co ty kurwa robisz? Debile, po prostu debile. Dobra. Okej, okay, nie chcę marnować za dużo tej amunicji. Bardzo mocno. Co to jest? Aktywuj platformę, dobra. Czy widzę, ten moment już minął? Wszystkie przewody prowadzą do tego miejsca. Dobra. Co możesz nam powiedzieć? Co oni robią? Przewody są podłączone do jakiejś wielkiej konstrukcji. Emituje równocześnie organiczne i nieorganiczne sygnatury energetyczne. Odczyty wskazują na olbrzymie rozmiary. Shepard, jeśli moje obliczenia są prawidłowe, ta konstrukcja to... żniwiarz. Ludzki. Eddie, jak możemy ją zniszczyć? Słabym punktem są grube przewody doprowadzające płyn. Zniszczenie ich powinno spowodować, że podpory runą, a żniwiarz spadnie. Daj nam chwilę, Eddie. Najpierw musimy rozprawić się ze starymi. Dobra, ale co? Te, widzę, że te... buteleczki tutaj nie są otwierane. Dobra, teraz czyli zestrzelam do nich. Pokonane? Otwarcie? Nie, nie jest otwarte. Co, że tutaj skupiony szukam? Okej, okay, leży. Otwiera się, tak jak myślałem. Aj, nie zdążyłem. Dwa poszły.
Nie ma broni. Teraz z tej strony. O Jezu, jakie to są emocje, to jest po prostu... Aż nie nadążam. Jest tu ktoś? Czy to wszystko? Zabiłby pozostałych zbieraczy, ale maszyny i technologia pozostałyby nienaruszone. To niepowtarzalna okazja, Shepard. Oni budowali żniwiarza. Ta wiedza, te struktury mogłyby nas ocalić. Oni przerabiali ludzi na papkę. Zmieniali ich w coś potwornego. Musimy zniszczyć tę bazę. Nie bądź krótkowzroczny. Największą przewagę nad żniwiarzami da nam zwrócenie przeciwko nim ich własnych zasobów. On ma rację. Kiedy wróg daje ci broń, używasz jej. Drugiej okazji możesz już nie mieć. Współpracowali bezpośrednio ze zbieraczami. Kto wie, jakie informacje są tam ukryte? Ta baza to dar. Nie możemy jej tak po prostu zniszczyć. Zmierzasz do celu po trupach. Jak tak dalej pójdzie, niedługo zaczniesz budować własnego żniwiarza. Moim celem jest uchronienie ludzkości przed żniwiarzami. Za wszelką cenę. Nigdy przed tobą tego nie kryłem. Tylko pomyśl, ile istnień można będzie ocalić, jeśli zachowamy tę bazę i wykorzystamy zgromadzoną w niej wiedzę do pokonania żniwiarzy. Pomyśl o tych, którzy zginą, jeśli tego nie zrobimy. Nieważne, jaką technologię możemy tam znaleźć, nie jest tego warta. Shepard, zginąłeś walcząc za to, w co wierzyłeś. Ja cię wskrzesiłem, żebyś dalej mógł walczyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że posunęliśmy się za daleko, ale spójrz, co osiągnąłeś. Nie odrzuciłem cię, bo znałem twoją wartość, twój potencjał. Tylko pomyśl, co ten ośrodek może oznaczać dla nas wszystkich. Wygramy bez tego. Strach mnie nie zniszczy. Pomyśl, o jaką stawkę toczy się gra. O wszystkim, co zrobił dla ciebie Cerberus. Nie możesz... Ruszajmy. Mamy 10 minut do przeciążenia reaktora i wybuchu stacji. Okej, jest, fuck this. W co muszę strzelać? W oczy? W ręce, w nogi? Czy po drugiej stronie się pojawił? Dobra, ostrzelił jego. Nie ma amunicji. Fuck this. Czy teraz musiał mi zabraknąć?
Dobra, mam 120 amunicji. Jakiś jeden magazynek. O, fuck. Okej, jest dobrze, jest dobrze. Jak na razie sobie radzimy. Dlaczego oni nie strzykują go? Głupie boty. Dawaj amunicję, dobrze. 416, starczy. Dobra. Tutaj. Stój tam. Dobrze. Kto tu idzie jeszcze? Znowu on, dobra. Co kurwa robi? Tary, pojebało cię? To stary, tylko proszę cię, ty jesteś, ja wiem, że ty jesteś dziwiarzem. No weź nie rozwalaj nas w taki sposób, żeby nas zrzucić na dół. Proszę. Dobra, dawaj! Dobrze!
znajdziemy inny sposób. Oddaję kontrolę. Okej, okay, jest chyba wszystko okej. Okay. Czekamy na ostatnie wczytanie. Shepard, kolejny raz kosztujesz mnie więcej niż tylko czas i pieniądze. Zbyt wielu zginęło w tej bazie. Nie żałuję, że już jej nie ma. Zginie znacznie więcej. Technologia z tamtej bazy mogła zapewnić ludziom władzę nad galaktyką. Nad żniwiarzami i nie tylko. Ludziom czy tylko Cerberusowi? Siła Cerberusa jest siłą każdej istoty ludzkiej. Cerberus to ludzkość. Powinienem był wiedzieć, że trudne decyzje cię przerastają. Od początku byłeś zbyt wielkim idealistą. Nie zależy mi na twojej aprobacie. Zwiastun nadchodzi i nie będzie sam. Ludzkość potrzebuje przywódcy, który będzie na to gotowy. Od tej chwili będę postępować po swojemu. Czy ci się to podoba, czy nie? Nie odwracaj się ode mnie, Shepard. To ja cię stworzyłem, ja wskrzesiłem cię z martwych. Joker, zamknij ten kanał. Tak jest, to jest właśnie koniec tej dla mnie wielkiej gry Mass Effect 2. Tak, właśnie ją skończyliśmy, z problemami, ale jest skończona. Tak samo jak jedynka, jak i dwójka, będzie i trójka. Zamierzam ją pierwszy raz, bo trójkę pierwszy raz przejść, bo niestety, ale uważam tą trzecią część za wybitnie nie pasującą do poziomu całej tej trylogii i mimo tego, że bardzo, ale bardzo ją lubię, nie jest już tak dobra jak poprzednie. Jest kilka aspektów, na przykład to, że nie ma już dubbingu, nie? Wydaje się, okej, okay, no przecież co z tego, są napisy, jest fajnie, dubbing angielski jest lepszy, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o sam fakt, że niby jedynce i dwójce były różne dubbingi, ale przyzwyczaiłem się do tego, że było po polsku. Chciałem, było po polsku. Włączyłem dubbing, był dubbing. Nie chciałem, mogłem wyłączyć. Mogłem dać napisy. Ale chciałem mi dubbing, bo był dubbing. Jestem Polakiem, lubię grać po polsku, lubię słyszeć polskie głosy.
czy oni będą, czy odległości będą sławne, czy nie będą sławne, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby po polsku, żebym mógł wczuć się w tą grę jeszcze bardziej niż czytając, niż słuchając tych angielskich osób. Tak czy siak uważam, że Mass Effect 3 jest dobrą grą i mam nadzieję, że uda nam się ją przejść w całości. Nigdy nie przeszedłem, nie znam jej zakończenia, więc chciałbym, ale naprawdę chciałbym poznać go w taki sposób, jaki byłby dla mnie idealny, czyli przejść jak w tym razem, pierwszy raz w dwójce na maksa, po prostu nikt mi nie umarł. Ostatnio w ostatniej grze zmarł mi Legion podczas tego od zamykania bramy, jak włączałem te przyciski w poprzednim odcinku i on go przepuszczał dalej, on nam otworzył te drzwi od tyłu. Wtedy, kiedy zamykaliśmy te drzwi, to go po coś postrzeliło w głowę i umarł. I chyba umarł jeszcze Kryos. Tak czy siak, teraz mi nikt nie zmarł. Mam nadzieję, że do czasu następnej serii będzie już mało, że szybciutko zacznę kolejną. Wiadomo, kwestia przygotowania się. Wiadomo, wejdę na jakieś strony, poczytam o tym, gdzie, kogo mogę pospotykać, poszukać ich, ewentualnie tak, żebym miał jakąś wiedzę teoretyczną do prowadzenia, mam nadzieję, coraz lepszych serii. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że spodobało wam się całość. Jeżeli nie oglądaliście jedynki, to oczywiście zapraszam was do niej, bo była to kontynuacja save'u z Mass Effect 1. Tak czy siak, ten save czytamy już niedługo w Mass Effect 3. Tak czy siak, dziękuję i zapraszam do kolejnych serii na moim kanale. Czy to nie byłoby Mass Effect, czy jakakolwiek inna seria będzie. Jeszcze raz dzięki, cześć.